Dzień dobry, Leonie. Jak się masz? To dobrze. To znakomicie. Dobrze. Dobrze. Podniosłem się. No, bo wybory były trudne, więc, ale o tym nie mówimy, bo tutaj się zajmujemy sprawą sztuki i muzyki i skrzypiec. Także witam cię serdecznie. Również witam. Powiedz, co dzisiaj sobie zagramy. No nie wiem, no możemy dokończyć tą La Cadence, bo nie zagraliśmy jej wczoraj całej, albo możemy zagrać koncert w Wiedniu. Jasne. Wiesz, zajmijmy się kadencją jeszcze, bo tam jest trochę rzeczy jeszcze, które chciałem ci powiedzieć, dobra? Czyli może jeśli ćwiczyłeś, to zagrajmy sobie od początku. Jasne. No nie, poczekaj chwileczkę, przepraszam cię, bardzo, bardzo dobrze, super. Powiedz, jak grasz ten pasaż ostatni, ten, gdzie masz później te tiam, pam, pam, to jak tam na końcu, jakie palce grasz, możesz wolno zagrać? To jest. Aha, czyli ta ostatnia zmiana z czwartego palca na trzeci, prawda, żeby tam było idealnie. Nie za szybko, żeby. O Jezu. O tutaj właśnie. Jeszcze mi się mylą palce. Aha, Nie zbieram, nie te dźwięki nawet. na spokojnie, możesz zagrać sobie jeszcze bardzo wolno, żeby te zmiany, wiesz, ważne są zmiany pozycji. Jak zmienisz pozycję minimalnie za wysoko albo za nisko, to wtedy następne dźwięki w tej pozycji są już zazwyczaj, wiesz, niedobre, tak? Czyli skupić się na tych dobrych zmianach. Spokojnie. Właśnie, ta ostatnia.
Ta ostatnia zmiana z czwartego palca na trzeci jest bardzo ważna, bo żeby jakby dostosować cały ten pasaż, żeby ta zmiana nie była za szybka, wiesz, bo ważne jak wylądujesz na tym trzecim palcu tam. Mhm. Jeszcze raz. Świetnie, a czy możesz poćwiczyć w ten sposób, żeby tą zmianę zagrać jakby dwa razy? Ta di di da da wa ta di di ra i dalej ta di da wa ta ra, żeby tą zmianę jakby zapętlić troszkę, parę razy zagrać ją. I spróbuj jak zmieniasz pozycję, poczuć wygodę, poczuć komfort. W żadnym stopniu nie czuć się spiętym, że już wiesz, coś musisz szybko. Właśnie odwrotnie, żeby tą zmianę utożsamiać z czymś wygodnym, przyjemnym. Dobra. Brawo, świetnie. Właśnie, żeby poznać dobrze te zmiany i jakby zaprzyjaźnić się z nimi, tak się zaopiekować się nimi. Mhm. Jak grasz na pierwszej stronie ta, ce, ce, to zejście, za szybko grasz. Ti, raz, dwa, trzy, cztery, tim. Ten takt jest dłuższy, zobacz. Mhm. Świetnie. I później jak masz ten tryl z des, a potem z d. To jest tak jakby wiesz, ktoś się zastanawiał. O. Wiesz, aha, mam pomysł, dobra. Czyli jakby pokazać to, by jeszcze tam jak najdłużej to zagrać, żeby właśnie to był taki moment, wiesz, takiego napięcia, co to będzie dalej. Może zagraj jeszcze z podejściem, żeby podejść pod ten tryl. Świetnie. Dobra. Świetnie. Jak masz przez struny przechodzisz w prawej ręce, w kiści, elastycznie spróbuj być elastycznym w kiści. Żeby ten smyczek jak przechodzisz na G strunę, żeby nie było takiego wiesz dźwięku jakby uderzenia, tylko cały czas tak jakbyś grał w zasadzie na jednej strunie, żeby było takie wrażenie, wiesz, super legata. Tak jakbyś chciał te struny, wiesz, takim sreberkiem, wiesz, do pakowania kanapek. Wiesz, takie po prostu obłożyć te struny, wiesz. Żeby tam nie było żadnej przerwy. Dobra. Właśnie, świetnie. Świetnie. Jak idziesz do góry, to być może, że troszeczkę, wiesz, to może oddychać, troszeczkę crescendo i potem znowu diminuendo. Mm-hmm. Takie leciutkie, wiesz, wyrazowe. Wiesz. Mm-hmm. Tak. Być może, wiesz, rozsądnie byłoby zostawić sobie na ten F-dur na końcu więcej smyczka, tak? Mhm. Tak zagospodarować smyczkiem, żebyś miał na ostatni ten pasaż
więcej go. Dobra. Dobra, a spróbujmy taką rzecz. Gdybyś sobie wyobraził, że lewa ręka będzie grała w tych pasażach bardzo lekko. Prawa ręka dalej, wiesz, zawija sreberka prawa, a lewa leciutko. Dobra. Co myślisz o tym sposobie? No wydaje mi się, że jest on dobry, ale nie wiem, jakoś jak grałem przed lekcją sobie te pasaże, to jakoś tak, nie wiem, jakoś bardziej się czułem spokojny i taki pewniejszy, a teraz jak tak przed panem i w ogóle, to nagle już trochę ręce są już mokre i już tak się ślizgam po tych wszystkich, nie wiem czemu. Aha, rozumiem, jakoś... czyli sprawa psychiki, sprawa... No właśnie, nie wiem, jakoś tak po prostu nagle się taki przypływ gorąca i mam strasznie tak teraz ręce się ślizgają, ale no... Wydaje mi się, że to normalne, wiesz, jak gramy przed kimś, to zawsze jest inaczej. Dobrze się po prostu jakoś to, myślę, że po prostu przyjąć, że tak zawsze będzie i raczej to polubić niż z tym walczyć. Na pewno z tym nie walczyć. To też nam dodaje na pewno jakichś różnych mocy, wiesz. Wydaje mi się, że jak grasz, wiesz, oczywiście my się staramy zawsze grać palcami jak wiesz, skuteczniej i żeby one selektywnie chodziły, ale wydaje mi się, że akurat w tych pasażach, które mają być takie błyskotliwe i szybkie, dobrze jest, kiedy ta lewa ręka dosłownie, wiesz, jakby frunęła po tej klawiaturze, chciałem powiedzieć, po tym gryfie. Że prawa ręka będzie tutaj grała to legato, wiesz, i będzie po prostu naszym głosem, a lewa będzie leciutka. No już ostatni raz zagramy sobie od tego dołu. No właśnie tutaj, nie wiem, jakoś teraz. Wydaje mi się, że są dwie rzeczy. Jedna to wejście na pierwszy palec, na F, że ono nas trochę może spinać. Dlatego dobrze jest właśnie ćwiczyć te wejścia niezależnie od tego pasażu, jakby mieć je, wiesz, opracowane, w ogóle dobrze ćwiczyć gamy i pasaże i skupiać się na tych wejściach, bo to są ważny moment. Żeby to wejście nigdy nie było na sztywno, na jakimś zaciśnięciu, tylko bardzo, bardzo luźne. A druga sprawa to, żeby też grając takie pasaże, zwrócić uwagę na prawą rękę. Gdzie jest ta prawa ręka, wiesz, bo często miejsce, w którym jesteśmy w smyczku, powoduje, że na przykład jak jesteś za nisko, poniżej środka, to zaczyna być mniej wygodnie. Czyli w tym miejscu nie pójdź za bardzo do żabki. Raczej można jakby operować trochę w górnej połowie smyczka bardziej, być może. Przynajmniej ja tak robię, ja mam taki sposób. Także że staram się od tego dołu, do dolnej części smyczka raczej pójść wyżej, bo tam mam łatwiej jest mi zagrać przez struny. No i też wydaje mi się, że z tego czwartego po prostu, kiedy gram powoli, to wie pan to, to tam jest ten czwarty, trzeci. I wydaje mi się, że ja, jak w wolnym tempie gram, to nie mam problemu, a jak szybko, to po prostu za szybko się staram zrobić tekturę i jak najszybciej to powoduje też chyba, że tak nie trafią w te dźwięki. Nie chcieć jak najszybciej. Możesz tam sobie troszeczkę być może zwolnić. Tak? Ta-da-da-dim. Ja gram inne palce, także mam jakby trochę inne problemy, bo ja gram na pierwszy i potem po kolei, wiesz, ty grasz czwartym. Nie, tutaj gram pierwszy, chyba. Ja tu gram pierwszy, trzeci, czwarty. No właśnie, więc jakby trochę inaczej działa ręka, ale generalnie
trzeba się zająć jakby tym przejściem ostatnim, prawda? Żeby jak chcemy, będziemy musieli za szybko zagrać, to pewnie to nie wyjdzie. Mhm. Tak, żeby spokojnie też jakby poczuć na smyczku, że dogrywasz koniec tego pasaża. No, choć ostatni raz zagramy ten. Dobra. Super. No to tak do poćwiczenia to miejsce. Mhm, no tak. I wiele innych, no też, to prawda. Zagramy sobie dalej? Okej. A akordy? A akordy zagrasz? A, dobra. A gdyby troszkę były dłuższe, jakby, wiesz, zaśpiewać trochę prawą ręką je. Są oczywiście różne szkoły, niektórzy grają bardzo szybko je, żeby mieć jakiś fajny na nie sposób. Być może, że to jest właśnie kadencja taka, wiesz, że możesz naprawdę jakby zacząć je dłużej na przykład, nie? Myślę, że to fajny sposób jest. Świetnie, brawo, niesamowitą masz biegłość tej lewej ręki, już wiesz, mimo że zaczynasz dopiero ten kaprys tak naprawdę grać na poważnie. Wiesz co, pamiętaj na tym etapie ćwiczenia też, żeby właśnie myśleć o prawej ręce, tak, że ona jakby jest tą autostradą, po której ta lewa zasuwa, wiesz, że musisz dobrą tą autostradę wylać jakby jej, żeby miała na czym jechać, dobra? Schodź, ja jakoś strasznie widzę, że mi pan strasznie za szybko próbuje to grać, nie wiem, po prostu mi aż palce uciekają i jest prawa ręka niezgrana z lewą i się to po prostu nie zgrywa. Mm-hmm. Jeszcze nieczysto do tego dochodzi wtedy, więc no, niedobrze. Listę wiesz, swoich do pracy zrobiłeś sobie właśnie w ten sposób mówiąc i bardzo pięknie. I wiesz, to jest normalne, że po prostu jesteś na takim etapie grania tego kaprysu, gdzie jeszcze takie rzeczy będą do pracy, ale to super, że je rozpoznajesz, to fantastycznie. Chodź spróbujemy sobie zagrać od tego D trochę wolniej. Jakby... Po 8. Mhm. Osobno? Tak. Ja spróbuj raz osobno, czemu nie? A to ostatnie zejście, zobacz, na S. Coś nie tak, to jest... Właśnie. Żeby nie spiąć się w żadnym razie na tym zejściu, tak? Uważaj na bark, żeby nie podnosić barku lewego za wysoko, tak? Przy tym zejściu. Chodź jeszcze raz zagramy. I legato. I
dalej sobie też zagraj w tym tempie. Uważaj na S. S jest trochę za wysoko. To może trochę na mniej smyczków. Wydaje mi się, że wiesz... To S na D strunie jakby trochę za wysoko? Nie wiem. U Wieniawskiego masa jest takich miejsc, gdzie pierwszy palec albo czwarty palec, wiesz, na jednej strunie jest w jednym miejscu, a potem na drugiej strunie jest pół tonu wyżej jakby. Mhm. Pamiętać o tym. To jest taka świetnie. Właśnie, to jest taka oś jakby, wiesz, tej intonacji naszej, ten pierwszy palec. I on potrafi być bardzo w ułamku sekundy właśnie na każdej strunie inaczej, prawda? Befis. To samo tutaj, prawda? To jest już takie chyba ułatwienie, że to tak naprawdę to się powtarza. I raz jest na durowo, raz na molowo i większość dźwięków jest chyba w miarę podobna, tylko po prostu niektóre tam się zmieniają i wydaje mi się, że jak się wyćwiczy dobrze na przykład tą durową część i potem jak się tak pomyśli o tych dźwiękach, które się zmieniły i się je tam poćwiczy, to wydaje mi się, że powinno być wtedy właśnie też dobrze. Dokładnie, to właśnie widać od razu, że to skrzypek napisał, prawda? Ktoś, kto miał super władzę i nad instrumentem i taką świadomość, co się tam dzieje w tej lewej ręce. To w sumie jest wszystko pod palcami, prawda? No dokładnie. Tylko trzeba znaleźć klucz do tego. Tutaj za wysoko. Spróbuj to sobie, świetnie, spróbuj sobie to zagrać przed tym ostatnim wejściem i przejść na osobne smyczki, żeby raz sobie zagrać każdą nutę osobno. Teraz, tak. Jak grasz trzecim palcem, to ti, to tam, to trzecim palcem grasz, to tam, a czwarty już jakby, wiesz, troszkę grając trzeci jeszcze, wyciągać czwarty po to C. Najtrudniej stawić ten trzeci. Aha, super. Chcesz, legato jest. Spróbujmy sobie. Brawo. No i chyba na dół teraz. Dobrze. Mam to palców teraz, co płynie. I zobacz, znowu to samo, żeby te zejścia skontrolować, dobre zejścia. Jak dobrze zejdziesz, tak się wyśpisz później. Tak, i traktować, wiesz, tą intonację, ćwiczenie na intonację traktować jako taki po prostu, wiesz, codzienne jakiś, tak jak sportowiec tam musi codziennie przebiec parę kilometrów, czy, wiesz, zrobić jakieś ćwiczenia, albo, nie wiem, pójść na masaż, to
dla nas takie ćwiczenie intonacji jest absolutną, wiesz, normalnością. Nie przejmować się, że coś tam jeszcze nie do końca wychodzi, bo po prostu to jest taki etap, wiesz, tego grania i tyle. Słuchaj, świetnie. To ćwicz w ten sposób, Leonie. Pierwsza część się bardzo, bardzo właśnie tak wydłużyła, jak grałeś dzisiaj, była piękna. Długie te nuty się rozwijały. Myślę, że jeszcze możesz ćwiczyć, wiesz, tą wolną, wolniejszą troszkę taką wibrację, tak? Bardziej płaski palec, tak stawiasz. I jeszcze te zmiany. Super miękkie. Ale myślę, że to wszystko w dobrym bardzo kierunku idzie. Fajnie. Dziękuję bardzo. To co, Vietan? Si. Daj mi tylko minutkę, ja wezmę nuty, dobra? Mhm, jasne. Dobrze, Leonie, już jestem. Powiedz, jak długo grasz koncert? No, te wszystkie trzy utwory, co panu wysłałem, to tak samo. Aha. Ten sam czas. Rozumiem, czyli jakby to jest twój nowy program. Zaczynasz sobie to grać. No jeszcze dosłownie, nie wiem, ze dwa dni temu chyba, może trochę więcej. Ale to dopiero tak totalnie rozczytuję. Sens Sansa, tak? Chyba tak. Nie wiem. Nie pamiętam co dokładnie, ale to chwilkę. To panu potem powiem. Dobrze, tak, oczywiście, jakieś... nie ma problemu. Dobra, to słuchaj, zagrajmy sobie kawałek tego koncertu. Nie wiem, może dwie strony zdążymy dzisiaj sobie poćwiczyć, dobra? Mhm. To ma pan tam nuty wszystko? Tak. Dobra. Thank you.
Świetnie, super. A powiedz, na drugiej stronie masz tam fortissimo i potem mezzo forte? Na drugiej stronie? W pierwszym takcie. Mam fortissimo i potem mezzo forte. Możesz troszkę ciszej zacząć to podejście, wiesz? Triam. Czyli jakby, wiesz, żeby, to jest trochę jak w operze, że jak ten śpiewak śpiewa od razu, wiesz, mocno, to potem mamy już go dosyć w drugim akcie, już żeby zostawić sobie, wiesz, na finał taki coś. Finał. Tak, i generalnie w tych frazach ti ra 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 ram, tram, też nie grać zawsze mocno, wiesz, smyczkiem, tylko troszkę tam wpuścić trochę jakiegoś, wiesz, powietrza i innej dynamiki. Super. To jak teraz? Chodź jeszcze raz to zagramy, wiesz? Właśnie, że często, wiesz, to jest jakby sprawa mocy i energii, jaką wkładamy w coś. Czasami coś jest nawet dobrze zagrane, ale przez coś za mocno to się robi na przykład nieczysto i brzydkim dźwiękiem, rozumiesz? Czyli tak jak takie ti ra 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 ra, no zawsze musisz pamiętać, żeby zacząć troszeczkę lżej. Powiedz jeszcze w tym ostatnim takcie, w pierwszej linijki tej drugiej strony, czy tam dobre nutki na końcu? Ostatni takt z pierwszej strony. Drugiej. A, drugiej. Drugiej strony, ostatni takt? Tak. To tam jeszcze nie zagrałem. Na drugiej stronie jeszcze... Druga strona, pierwsza linijka. Ostatni takt. Te triolety. Jezu, myślałem, że na drugiej stronie ostatni takt. Jasne. Właśnie. Super. Żeby tararium, pralam, tralam, tam jak przychodzisz na G strunę, żeby super to jakby dobrze prawą ręką przejść, wiesz, żeby nie było żadnych przydźwięków przy zmianie strun. Zagramy jeszcze raz tą pierwszą linijkę z drugiej strony. Świetnie. I wydaje mi się, że oczywiście tak jak grasz też można, ale może byłoby jeszcze lepiej tara, 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 tam, tram, troszeczkę tą gamkę zagrać bardziej ze struny, żeby nie rzucać jej z powietrza. Właśnie. Właśnie, jakby ją przygotować, wiesz. I żeby ten ostatni smyczek do góry, który grasz na E-strunie, żeby on jakby płynnym ruchem, takim harmonijnym się łączył z tym, co za chwilkę zagrasz na G. Dobra. Świetnie. I znowu jakby ciszej zaczynam takie podejście. Tyla, pa, pa, pam, prawda? Dobra, to dalej. Okej. Zastanawiam, czy nie zagrać tego palcem, bo tam mi pan mówił, pan Błaszczyk, że zawsze jak kolejny zagrał, to ten frazol się będzie wydawał nieczysty. I że żeby właśnie chyba zagrać tak. Dobrze, dobrze, możesz, oczywiście. Oczywiście, że tak możesz. Weź sobie trochę czasu, ty łam, trlom, na ten dół, trlom.
pa, ty tam, żeby tam wygrać tą, tą piątkę. Tą czwórkę. Właśnie, i czysto. Mhm. Ważne jest jakby właśnie w tych przerzutach, żeby te ruchy, wiesz, przerzucam się z E strony na G strony, żeby to harmonijnie jakby wpleść, wiesz, w opowieść, w muzykę, w czas. Żeby to było wszystko w energii dobrze zrobione w prawej ręce. Żeby nie było jakichś takich kanciastych, wiesz, zmian, a teraz muszę tutaj, tylko wszystko to jam, trrom. Nie? Super. I te tryle też myślę, że możesz sobie jakby rozplanować z pewnego rodzaju crescendem, nie? Że nie grać, po prostu na początku nie grać za mocno. Dobra. Mhm. Uważaj na tą ostatnią zmianę na drugi palec, żeby czyściutko było. To jest trudne, żeby tak zmieścić ten trzeci palec. Wiesz co, ja myślę, że warto sobie poćwiczyć bez tryla, prawda? Mhm. Spróbuj te wejścia w pozycje naprawdę lekkie, żeby były to przesunięcie po strunie palcem leciutkie. No i super. Pięknie. Zagramy sobie dalej? Dobra. Aha, wiesz, chciałem ci przypomnieć, żeby próbować jakby szukać jeszcze dźwięku na pierwszym palcu, jak wibrujesz, wiesz, żeby... Bo tak jakby, ja mam takie powiedzonko, żeby pierwszy palec się uczył od, wiesz, od drugiego albo od trzeciego. Od tego, który najlepiej wibruje, żeby sobie podpatrzeć, wiesz, jak ci ten chodzi, ten drugi czy trzeci, i żeby pierwszy też tak w tą stronę szukał. A właśnie, właśnie. Mhm. I próbuj, wiesz, włączać też tutaj przedramię do tego ruchu. Jak masz, jak już grasz, wiesz, bardziej w całości, czy sobie ćwiczysz bardziej tak koncertowo, powiedziałbym, i masz taką potrzebę, żeby, wiesz, ten dźwięk jeszcze się zrobił ciekawszy, czy głębszy, czy bardziej, wiesz, apasjonato, to wtedy pomyśl o tej całej ręce. Mieć jakby taki, wiesz, asa w rękawie mieć. Dobra. Wydaje mi się, że możesz próbować te szesnastki w tym temacie grać jak najbardziej legato, jak najbardziej śpiewnie. Wiesz. Dobra. Mhm. Tam dosyć mocno słychać to zejście. Żeby nie było słychać, wiesz, takiej kuchni naszej, tych zejść, wejść, żeby jeśli, to żeby tam była, żeby to była, wiesz, atut, że słychać to zejście. Thank you.
Wiesz, Leon, to jest taka muzyka, w której ważne będzie, jeśli masz takie uzmiane struny palcem, to ona coś po coś jest. Jakby, to cis, żeby ono zabrzmiało troszkę inaczej. Jeśli grać takie palce, to wtedy warto tam minimalnie zrobić może jakieś portamento, wiesz, czyli takie glissantko małe. Tak. I zagrać je w ten sposób, żeby się, wiesz, w ogóle nie śpieszyć, żeby to było coś takiego, co, wiesz, co ma być jakby dekoracją, co ma być jakąś biżuterią tutaj u tej diwy operowej. To jest pianissimo to miejsce, więc możesz tam jakby troszeczkę też więcej czasu sobie wziąć być może. Pięknie. I wiesz, to jest oczywiście kadencja, prawda? Więc tutaj tak jakbyś improwizował, tak jakbyś zupełnie jest, orkiestra przestaje grać i ty masz tutaj ti-ta, wiesz, jesteś tym śpiewakiem, który jakoś tam jeszcze, żeby ta kadencja jeszcze podkreślała, wiesz, wyraz tego całego fragmentu, który zagrałeś i jednocześnie nas do tego kolejnego fragmentu, tematu pewnie drugiego, przenosi nas, prawda? Czyli jak najswobodniej to sobie graj. Spróbuj zaimprowizować teraz. A powiedz, to będzie... To na dół zaczynasz? Raz, dwa, trzy... Właśnie myślę. Aha, do góry. Tak jakby, wiesz... Właśnie, tak jakby te kropeczki... Smyczkiem, wiesz, smyczkiem takie fajne portato, jakby takie. Masz czas. Na pierwszy palec, zobacz, pierwszy palec inaczej wibruje niż reszta. Brawo. Świetnie, Leonie, brawo. Wiesz co, a spróbuj zagrać ten temat tak jakby właśnie lewą ręką, jakbyś chciał przekazać te emocje, które przekazujesz właśnie taki, bo wydaje mi się, że czuję, wiem, o co ci chodzi w tej muzyce właśnie. A spróbuj jeszcze to przez lewą rękę powiedzieć jakby. Mm.
świetnie. Jak to uzmienia smyczek, uważaj. To jest w zasadzie ti, ra, ra, ra. W zasadzie jedna fraza, prawda? I lewa ręka. Tak. Pięknie. Świetnie. Brawo, Leonie, pięknie. Myślę, że to będzie twój przebój, ten koncert, wiesz. Bo to właściwie jest rzecz rzadziej grana, a piękna i taka szlachetna muzyka. Coś dla ciebie. Wydaje mi się, że będziemy powoli kończyć dzisiaj. Właśnie myślę, że mógłbyś pomyśleć o tym pierwszym palcu właśnie, nie? Że on, jak grasz w całej tej pięknej frazie melodii, to mam wrażenie, że tam są jeszcze super rezerwy, jak chodzi o wiesz, o wibracje. Tak. I tu jest wiele takich miejsc, gdzie właśnie można w piękny sposób troszkę podkreślić ten charakter tej muzyki jakimś zręcznym wejściem, glissandem. Nie wiem, jak oczywiście z profesorem na ten temat sobie ustalacie, ale wydaje mi się, że są takie miejsca tutaj, gdzie ładnie zrobić taki niuanse. Byłoby bardzo, bardzo wskazane, stylowe. Ale to pewnie sobie jeszcze o tym będziemy rozmawiać. Super. Dzięki, Leonie. Piękna gra. I wiesz, nie przejmuj się tymi emocjami. To jest normalne. Dobrze, że jesteś, wiesz, człowiekiem. Jak jest drugi człowiek, który nas słucha, to zawsze są emocje i to jest zawsze coś, co jest, wiesz, naturalne. I wydaje mi się, że to jest właśnie jakaś taka wartość tego, że po prostu, wiesz, coś chcemy jakby od siebie jeszcze więcej dać i także super, że czujesz takie rzeczy i że umiesz o nich opowiedzieć też. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Na razie.